Tomasz Adamek wygrał bardzo trudną walkę z Michaelem Grantem. Michael Grant wcale nie był łatwym przeciwnikiem, tak jak to się zapowiadało jeszcze przed walką. Jego najsłabsze cechy, takie, które no, powodują, że miał być łatwym przeciwnikiem, łatwym rywalem, czyli słaba odporność na ciosy, mała szybkość, być może słabsza wytrzymałość, no okazały się jednak no, wcale nie takie słabe. Adamek miał swój plan tej walki, no dostosowane oczywiście do tego, jak Grant wyglądał. Grant ma oczywiście olbrzymią przewagę we wzroście, w zasięgu ramion, w wadze, także no trzeba było umiejętnie tą walkę rozegrać i planem Adamka było to, żeby po prostu być jak najbardziej ruchliwym w czasie pojedynku, uderzać seriami, doskakiwać do Granta, uderzać i uciekać. No i tak mniej więcej to wyglądało. Okazało się jednak, że Grant, na Grancie te ciosy Adamka no nie robią takiego wielkiego wrażenia, jakby chciał Polak. I pozostał do samego końca walki, do 12 rundy, przeciwnikiem, który w każdym momencie no jakby trafił bardzo dobrze, bardzo celnie. No mógłby nawet skończyć tą walkę przed czasem. Na szczęście dla Polaka no tak się nie stało. Tak naprawdę jedyny groźny cios Granta miał miejsce bodajże w 4 rundzie. No kiedy rzeczywiście Adamek przyznał, że mocno odczuł to uderzenie. No ale faktycznie no właściwie nie było takiego momentu, kiedy Adamek byłby zagrożony. No, bardzo, bardzo dobra walka taktycznie skończyła się bardzo wysokim zwycięstwem na punkty. No i właściwie tak musiało się zdarzyć. Ja myślę, że teraz Adamek sobie spokojnie obejrzy tą walkę razem z trenerem Woodwardem. Przyjrzeć się, co tam można, co można polepszyć jakby w swojej technice, jakby w tym, że no po prostu sprawdzić, czy jest już gotowy do tego, żeby walczyć z równie dużymi przeciwnikami, a lepszymi bokserską, takimi jak właśnie bracia Kliczko, którzy no, również mają po 2 metry wzrostu, olbrzymie, długie ręce i olbrzymi zasięg ramion. No natomiast po prostu lepiej boksują. Są dużo, byliby bardzo, bardzo niebezpieczni dla Adamka. No po prostu musi obejrzeć tą walkę i zdecydować, czy już, czy jeszcze chwilę sobie dać na lepsze przygotowanie. Nieoficjalnie mówi się, że następną walkę Adamek może stoczyć w listopadzie. On sam tego nie potwierdza, nie wiadomo jak to będzie wyglądało. No jest to bardzo takie nieoficjalne, jest jeszcze takie mgliste jakby pomysły. No tym niemniej zapewne no już niedługo znów go zobaczymy na ringu.